Boże Ojcze, z myślą o mnie wybrałeś Maryję, córę swą. Boże Ojcze, myśląc o mnie, wybrałeś ją. Wybrałeś ją. Boże Ojcze, z myślą o mnie, z miłości wybrałeś ją. Utkałeś ją pełną łask, dla mnie utkałeś ją. Boże Ojcze, dziękuję Tobie dziś. Boże Ojcze, Ty wybrałeś Maryję, uformowałeś ją. Boże Ojcze, w jej sercu widziałeś dla Ciebie godny dom. Boże Ojcze, w sercu Maryi wybrałeś miejsce dla Syna. Boże Ojcze, dziękuję Ci sercem, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Wszystko zaczęło się w domu Ojca. Boże Ojcze, myśląc o mnie, kształtowałeś serce Maryi. Wiedziałeś doskonale, że ja będę jej potrzebować. Będę potrzebować tej, która jest pełna łaski. Dlatego, Ojcze, jedyny mój Ojcze, dziękuję Tobie, że wybrałeś Maryję jako kielich dla Twojego Syna. Dziękuję, Ojcze, że wybrałeś Maryję ze względu na mnie. Dziękuję, Ojcze, za to, że mogę iść z Maryją do Ciebie i za to, że zawsze Tobie się podoba jej niepokalane serce. Boże Ojcze mój, uwielbiam Cię za Maryję. Z nią chcę iść do Ciebie. Tajemnicą serca jest miłość do Maryi. Nie da się jej wytłumaczyć ani udowodnić. Ona po prostu jest. Jest żywą miłością, żywą relacją lub tej relacji i tej miłości po prostu nie ma. Za łaskę żywej relacji z Maryją dziękuję teraz i tu, Tobie, Boże Ojcze. Amen. Pod
pod sercem Twym zamieszkał Boży Syn. Pod sercem Twym zamieszkał Boży Syn. Płonie Twym mieszka Syn. Płonie Twym, Maryjo, mieszka Boży Syn. Uwielbiam Cię, Jezu, poczęty w Maryi. Uwielbiam Cię, Jezu, zrodzony z niej. Uwielbiam Cię. Wszystko to, co najważniejsze, rozgrywa się, kształtuje i formuje w sercu i pod sercem Maryi. Maryjo, Bóg Ojciec wybrał serce Twoje, by z Twego serca zostało utkane serce Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg wybrał serce Twoje najposłuszniejsze i Tobie powierza Syna swego, najbardziej pokornego. Tobie, Maryjo, Bóg Ojciec powierza najważniejsze serce świata, serce Jezusa. Owo serce jest posłuszne, jak było i serce Twoje. Matko moja, niczego innego nie pragnę, lecz tak miłować Boga Ojca, tak miłować Jezusa Chrystusa, by pragnąć jedynie w posłuszeństwie zawsze i wszędzie wypełniać Bożą wolę. Dlatego, Jezu, do Ciebie pragnę iść zawsze z Maryją. W jej sercu znajduję odpowiedzi na moje rozterki serca, na moje wątpliwości, bo ona nigdy nie zatrzymuje niczego dla siebie, wszystko dla większej chwały Ojca, przez Ciebie, Jezu Chryste. Dlatego z Maryją chcę iść do Ciebie. Ona mieszkała z Tobą przez 30 lat. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, utkany w łonie Maryi. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, pragnący, by każde z Twoich dzieci miało takie serce jak Maryja, czyste, proste i pełne miłości ku Tobie, ku Bogu Ojcu. Serce pełne Ducha Świętego. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, który mieszkasz w sercu Maryi. Przyjdź, Duchu Święty, który mieszkasz w niej. Ty, który jesteś życiem, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, który uwielbiasz przebywać w niej. Duchu Święty, przyjdź.
Przyjdź, Duchu Święty, który wypełniłeś Maryję. Ty, który uczyniłeś jej serce swoją świątynią, przyjdź, Duchu Święty, do serca mego przyjdź. Dlaczego do Ducha Świętego chcę iść z Maryją? To proste. Bo Ty, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Pełna. Nie tak troszkę, nie na chwilę, lecz pełna. Wypełniona całkowicie od stóp po samą głowę, gdzie Ty jesteś, zawsze jest obecny Duch Święty. Dlatego, Maryjo, pragnę, byś była zawsze przy mnie, ilekroć modlę się. Proszę Cię, Maryjo, byś była przy mnie nieustannie. Jeśli Ty będziesz blisko zawsze mnie, Ty, która nie wpychasz się w życie, nie wpychasz się do serca ani duszy ludzkiej, Ciebie proszę dzisiaj, bądź zawsze blisko mnie i przy mnie. Ty, która jesteś pełna Ducha Świętego, pełna obecności Boga, pełna modlitwy. Z Tobą chcę iść do Ducha Świętego. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, który jest obecny, żywy, nieustannie, w sercu Maryi, w duszy Maryi. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź nieustannie uwielbiony we mnie, w życiu moim. Proszę Cię o to przez serce Maryi. Chwała Bogu Ojcu, który dał mi Maryję. Chwała Jezusowi Chrystusowi, który jest z niej poczęty. Chwała Duchowi Świętemu, nieustannie obecnemu w całej Maryi. Chwała Trójcy Świętej. Amen.